Okej, okay. Typ fabularny, czas na spelowanie zbyt duży, liter Jedi. Dla graczy, którzy nie są znani z walką wręcz w grach akcji, nie chcą, by ten element miał. Mirze, do graczy, którzy są znani z walką wręcz. To będzie za dużo, ale Mirz Jedi sobie ustawię. Dam sobie, to jest taki odpowiednik trudnego poziomu. Mi się wydaje. Trzeba się przyzwyczaić. Przyzwyczaić do Souls-like'ów. Muszę przejść wszystkie Dark Souls'y, więc no, nie tylko Dark Souls'y. Bloodborne, Demon Souls, wszystko. Ja skończyłem na Jedi Master, polecam. Ja na Jedi Knight grałem, bo chujowym w melekistym. No, przeszedłem. Grałem już sporo slasherów. Dobrze. Pojadę sobie, może. Ach tak. Ten legendarny dźwięk X-Wingów, czy jak nie wiem, jak się nazywał? Nie, X-Wingi to były ci rebeliantów. Jak się nazywały te samoloty szturmowe, czy statki szturmowe Imperium? TIE Fightery, właśnie. To jest legendarny dźwięk. Pamiętam rurka w ogóle. Zajebista muzyka. Słuchaj, nie chcę ci psuć. Polki zabink! To będzie niezłe. Oto on się. Jak się wyłącza? Polski dubbing, polski dubbing. Nie. Nie. Jak mogę... Rozumiem napisów. Napisy. Nie, nie chcę na... Język tekstu. Nie chcę języku tekstu, chcę język dźwięku. Jeszcze zostanę upośledzony. Nie mogę zmienić. Nie mogę zmienić. Nienawidzę właśnie za to... Właśnie za to i jej nienawidzę, oni wymuszają dubbingi. No nie mogę nigdzie w ogóle dźwięku zmienić. Okej. Pan Butcher zawsze służy jadom. Okej, okay. Muszę wejść w właściwości Origina. Ustawienia aplikacji. English. Boże Chryste, Panie. Wiesz, że tu za chwilę bym dostał, nie wiem, PTSD od tego przeklętego polskiego dubbingu.
No ale muzyka na tym początku była fajna, to się zgodzę. Sam ze sobą. Tak, to po tych TIE Fighterów. Gdzieś oglądałem, skąd pochodziły te wszystkie możliwe, wszystko, te najbardziej słynne dźwięki ze Star Warsów. I nie mogę sobie przypomnieć, jak oni właśnie zrobili dźwięk TIE Fighterów. Tam tłumaczyli właśnie to. To było dość ciekawe. Nie pamiętam. Opcje, no, jak na razie je mam po polsku. Zmieni teraz? Bo Virginia mam już po angielsku. To był krzyk w sumie połączony z samochodem, który jechał po mutli na wierzchu. No właśnie tak mi się coś kojarzyło, że to było takie dziwne. Tak w sumie większość dźwięków. W sumie cholernie dużo efektów dźwiękowych. Zostało dziwnie zrobione. Błagam, niech będzie angielski dubbing. Muzyka jest fajna. I chyba jeszcze to spowolnione to jest. To by miało sens. Błagam, angielski dubbing. Błagam, angielski dubbing. Angielski dubbing. Będzie po polsku. Nie chcę ci psuć pracy, ale szef chce na słówko. To będzie niezłe. Oto on szef. Nie zmieniłem na angielski. Na linii 10A wykryto błąd. Klamry się zacięły. Dwóch robotników musi wejść i zaczepić kable. To nie będzie łatwe. Gildia podwoi wam wypłaty. No, Karl. Taka forsa fajna rzecz, co? Dobra. Świetnie. Chodźmy. Do roboty. No dobra. Tędy. Jestem za tobą. A tu jest Sim? Nie, to on całkiem dobrze, jak powiedz, widzę. Ale prawdopodobnie dalej chodzi o, uwaga, nieśmiertelnego już w grupie pędzina. Nie wiem, jak jest teraz. Dobra, to co najwyżej, no zmienię dubbing. Najwyżej mnie dubbing już na poniedziałek. Wybacz, Karl! Nie przejmuj się! Na co ci kazał, jak miało być zginąć? Najwyraźniej nie chcę, żeby te narzędzia wytrzymały do końca zmiany. Na górze! Zawsze tak gada. Może dubbing nie będzie zły, no są dobre polskie dubbingi. Demontownia okien. Czyli co, ja... Widziałem Luker Holka od lat. Tak. Od lat. Nieźle się na nim obłowimy. Dobra, w drogę. A to czyli główny bohater jest okej. Okay. No zobaczymy, no. Okej, okay, czyli w tym momencie jestem jakimś złomiarzem, tak? No sama gra wygląda okej. Okay. Choć moim zdaniem mógłbym tą jasność zwiększyć, bo jednak jest trochę za ciemno. W porządku? O. Nie pasuje do głosu Cakala, jak się pan go ugrał. Po angielsku brzmi całkiem młodo, tu w polskim jest strasznie. Żaden problem. Coś wymyślę. Widzimy się na miejscu. Ale wygląda ładnie, gra na pewno. Natychmiast opuść tę barkę. Nie jesteś zatwierdzonym odpadem. Szkoda gadać.
W ogóle żadnego samouczka, niczego. Starszy. A, nie starszy. A, okej, okay, dobra. To źle przeczytałem. Tylko przechodzę. O. On jest Kal czy Cal? Czekaj. Aha. Podskorz i jelnotwik, on ty LT. Aha, LT to jest ten dołu. Cal, Kal. Okej, okay, Kal się mówi. Też widzę, że w niektórych plotkach mieli wyjebane tłumaczenie dialogów. A to się nie przyglądam teraz. Skąd się kojarzę tego aktora głosowego? Brzmi jak szczury złomowe. Ohyda. Tylko przechodzę. A jaka jest różnica pomiędzy szczurem a szczurem złomowym? Czy szczur złomowy zapierdzieli cian? Co? Zaraz tam będę. Okay. Skąd się wziąłeś? Jeszcze zamówię, jest pierdziela. To ma sens. A, jednak. Nie chwyciłem się. Muzyka z jakiegoś powodu przypomina mi odrobinę Medal of Honor. Te pierwsze Medal of Honor. Alita Assault. Przecinacz? Hej, czas na nas. Tak, pokaz skończony. Okej, okay, czyli czekaj, ja pracuję dla kogo? Dla tych złych? Już nie pamiętam, jak to było. Jeszcze raz mówię, że jak wkurza to łapanie się, czy to sam jak możesz włączyć automatycznie. Tak? Czy wydaje mi się, że do tego się przyzwyczaja, jak będzie mnie to denerwować, to faktycznie to zmienię. Ale przyznaję, że okej, okay, gra wygląda naprawdę bardzo ładnie. Pamiętam, że na zapowiedziach gameplayu narzekałem strasznie na tą grę. Ale to musiała być pokazywana wersja na konsolę, bo to naprawdę wygląda prześlicznie. Po prostu sprząta złom z wojny. Czy jestem trochę niezależny? Potem jest dążą na nie przez Imperium. Czekaj, Jezus, ja nie pamiętam jak to było. Imperium było złe? Bo to się dzieje pomiędzy pierwszą trylogią a tą oryginalną. Kurde, już nie wiem. Myśliwiec z drzewa. Ale znalezisko. Prawdziwa żyła złota.
Ten brak leżał tu. Nie rozumiem. 5 lat po prequelach, okej. Okay. Czyli Imperium jest teraz to złe. Odszedł w blasku chwały. Cidze, daj. Ale tragedia. Zawsze mówiłem, że nie wszyscy to zdrajcy. Ta, może? Mamy chyba szczęśliwy dzień. Imperium zdobędzie sporo porządnych materiałów. Tak, rozbieramy tu te statki tylko po to, żeby mogli z nich zrobić nowe. Niezła granda. Wszyscy nadstawiamy karku dla szczęścia. Okej, czyli ja rozumiem, on był Jedi'em, ale się ukrywa teraz jako złomiarz. Posłuchaj, znaleźne za ten wrak to twoja przepustka z tego świetniska. Myślisz, że chcesz się stąd wynieść? Daj spokój, jesteś jeszcze młody. Nie chcesz chyba skończyć jak ja. Bracie, poznaj swoje przeznaczenie. Zacznij w końcu żyć. No i to jest mówca motywacyjny. Jak uważasz? Trochę przed Star Wars Rogue One. Co? Rogue One mi się jakoś nie podobał specjalnie. Szczerze mówiąc. Nie pamiętam za bardzo, co się w nim działo. Poza tym, że wszyscy tam umarli. Spoiler alert, sorry. Jak cię Rebels chodziła? Rebels, których ostatecznie nie oglądałem, a których parę razy wspominałeś. Oglądałem wszystkie części po kilka razy, ale wciąż nie jestem w stanie zapamiętać wszystkiego. Co jeszcze? Nie, może jestem po prostu głupi. Brał, żyjesz? Karl! Nie mogę się spiąć! Brał, trzymaj się! Zsuwam się! Nie, nie puszczę! Nie mogę! Brał! Nie! Nie! W porządku, Brał? Wszystko gra! Tylko utknąłem! Pilot! Wydostanę nas! Trzymaj się! Uważaj, Karl! Uwaga! Co się w ogóle dzieje? Tak naprawdę jest dopiero wszystko się zaczęło czuć. Wiesz co, to chyba już jest trick full kwestia spoilna. Mi się Rogue One nie podobało. Dobra, musimy iść, dawaj. Co się stało? Wyrwało jedną rzecz i poszło jak to. Co się stało? Ty to zrobiłeś? A. Powinienem bardziej zwracać się na tym, co się tu dzieje, zamiast na czacie. Ale ja je znam te opowieści. No, słyszałem, są nagrody za takie. Wiem. Tak, dobra. Musimy uważać. Tak. Ja to jestem ciekawy, jak to zmieni historię sequeli. I tak to nigdy nie wyjdzie. Trzymasz się? Tak. A ty? Tak. Karl. Pracujemy już trochę razem. Nigdy nie widziałem, jak robisz coś takiego. A przeszliśmy razem piekło. Więc... wiele dla mnie zaryzykowałeś. Nie wiem, jak ci się mogę odwdzięczyć. Nie ma sprawy. Serio. No, nie musisz się tak martwić o mnie. Myśl lepiej... o sobie. Może powinieneś, wiesz, ulotnić się. Skoczę tylko do siebie, zabiorę rzeczy. Taber zwisi mi przysługę. Słyszałem, że był na Nar Shaddaa. Tak. Przez jakiś czas się nie zobaczymy. Tak. No jasne. Jasne, Kal. I teraz zaśnie będzie retrospekcja, tak?
sumie łatwo zaspiał. Jasne. Wyjdzie w maju pewnie. Nie wyjdzie nigdy. Bo już mówili, że zostali pozwoleni na zmienione historie. Nie, no to nigdy nie wyjdzie. A jak wyjdzie, nie będzie takie fajne. Dlaczego ten Krał idzie? Albo to jest sen. Tak, to jest sen. Dokąd idziesz? I nie widzi, jak Disney Plus jest. Dokładnie tak. To wyjdzie w tym samym dniu, co Disney Plus w Polsce. Okej, teraz odwrócę się do tyłu i zobaczę tego gościa. O. Okej. Czuję Star Warsowy vibe. Ale ma podupcone z tym gościu. Ufaj tylko mocy. Żalo tapal. Pociąg stanął. Tak. Coś się chyba dzieje. Zdradził mnie. Przygotować dokumenty. Byłem przygotowany 260 ziko na gierkę plus DLC. Stanąć w szeregu. On mnie zdradzi. Zobaczycie. To nie widziałem Johna. Będzie tutaj Vader. Jeszcze jewany jestem. Co to jest, Kroganin? Tu nie ma dronów, to są kurwa droidy. Czy to już wszyscy? Tak, druga siostro. Szukamy groźnego zbiega. To nie byle buntownik, a członek zdradzieckiego zakonu Jedi. Ochrona tego zdrajcy zostanie uznana za wód. Ujawni się, albo wszyscy tu obecni zostaną natychmiast straceni. Chyba czas, by ktoś przemówił. Ja... pracuję tu od bardzo dawna. Zacząłem przed wojną. Przebudowywaliśmy statki. Byliśmy najlepsi. Ale nastało Imperium. Inżynierzy zostali złomiarzami. Robotnicy traktowani byli jak robole. A ten skąd wziął miecz? Ale znamy. Zawsze go miał przy sobie? Tylko boimy się przyznać. Dla Imperium jesteśmy po prostu niczym. Tak. Jesteś. Nie! Proszę, miecz świetlny. Słaby. Sprawdzę, co to było.
Miał przy sobie. Stój, nie ruszaj się. Skąd się tu wziąłeś? Spokojnie. Mamy kogoś na gapę. Nie musisz tego zgłaszać. Cisza! Tu TK-8190. Powtórz, powiedziałeś Jedi? Przyjąłem, mam tutaj... To zabił! I tak mam muniki. Słyszałeś ten komunikat? Jedi? Bądźmy czujni. Przed nas nie przejdzie. Zgrajca, rozwalić go! Możesz go trafić? Boże! Złapać go! Mamy kontakt. Strzelać, by zabić. Nie potrzebuję! Nie odpuszczać! Chwila do mnie zamknięte! Czuj tą moc! Jestem prawdziwym rycerzem Jedi. Jedyne wyjście! O panie, jak to wygląda! Postanowiłem odpocząć. Tak się przygotowuję. Chyba na pewną śmierć. Wtedy na pewno sobie wypoczniesz. Ktoś tam może być. O! No to już po mnie. Nauczyłem się kontry. Zanim ja mnie zaczęła nauczyć kontry. Przełamię twoją obronę. Nice. A dlaczego kończyny nie odlatują? Okej. Dobra, muszę... czekaj, nie ogarniam sterowania jeszcze. Przynajmniej uciekłem. Byłem tylko taki tip, jak zauważyłem, wiem, że to gra, gdzie ważniejsze jest pojawanie niż rolowanie. A to nie Force Unleashed, nie grałem Force Unleashed. Robotą i swoją latują. To po Force Unleashed sobie pojawia... Też Force Unleashed mam od dawna i nigdy nie grałem. W sumie wiele gier Gwiezdnych Wojen mam. Nie uciekniesz nam! Ktoś go trafi! Odratujcie go! Załatwmy go!
No. Tylko ty i ja. Wykończ to. Tak, szerzymy pokój. Podanie, że akurat nie jest kanoniczne. Było kanoniczne aż do Disneya. Nie wiem, czy takie przecinanie tych kabelków to jest dobry pomysł. Idę naprzód, zatrzymuję pociąg. Dobry plan. Powtarzaj go sobie na głos. O nie! Za osłonę! Muszę biegać między seriami. Teraz! Ale to się zdrowie odzyskuje. Dammit. Zabił swojego. Rozwalili sprzęt. Muszę zejść. Tak jak wygląda wtedy prześlicznie. Że nie, zwracam honor. Wow. Zwracam honor. Można odzyskać zdrowie. No teraz to umie. Chcemy ci pomóc! Kim jesteś? Nie teraz! Nic dalej! Zabierzemy cię, jak będziemy mogli! Jeszcze nie odzyskam. To będzie ciężko, bo wam praktycznie zero zdrowia. Jedno uderzenie i po mnie.
Tak, faktycznie jest strasznie mało HUD-u. To zauważyłem, tak samo w samym tutorialu jest bardzo mało. Znaczy tutorialu w zasadzie nie ma. Jak czegoś nie wiesz co zrobić, wtedy jest tutorial. A to dobrze właśnie. Pociąg stanął? To źle. To nie jest dobry znak. Fajnie, że się drzwi otwierają tak przede mną. Pieprzyni Jedi, co oni tu tacy wytrzymali? Już powinien dawno być połamany. TIE Fighter. O, pierwszy boss. Spieszy ci się? Dobrze. Rozpoznaję tę pozę. Chyba jednak przeszedłeś jakieś szkolenie. Kto był twoim mistrzem, padawanie? Może któraś z tych ofiar? Który Jedi oddał życie, byś ty przetrwał? Okej. Wkrótce będzie to wszystkim, Jedi. Nie nadwyrężaj mojej cierpliwości. Niech zgadnę. To będzie zaskryptowana walka, w której mam przegrać. Pamiętam. Na pokład! Ja bym sobie z nią poradził, wygrałbym. Tak jak... nie wiem, tak bym sobie poradził... No. Nie wiem, czy szlanie z Blastera to jest dobry pomysł. Co to za dziwny ufoludek? Skurwany. A ten nie może wygasić, wiesz co? Jak z bossem walczysz, polecam zlokować się na bossa Prime Gokum. Wyłącz to ustrojstwo i siadaj. To
To jest dobry pomysł. Tak inaczej to nie byłby Souls-like. Dzięki za pomoc. No, no tak. Ale kim wy jesteście? Nazywam się Sir John, a to jest mój kapitan, Gris Drytus. Słuchaj, tak, modliszka to moja łajba, ale radzę słuchać się tej babki. Więc? Kim jesteś? Kal, Gestis. Co to za kobieta? Inkwizytorka Imperium. O, Inkwizytor? Posługuje się mocą i poluje na Jedi. A teraz wie, kim jesteś. I nie spocznie, dopóki cię nie dopadnie. A ty skąd tyle wiesz? I czemu mi pomogłaś? Rebelion. Podsłuchujemy łączność Imperium. Słyszeliśmy, że Inkwizytorzy tu lecą, więc wykonaliśmy ruch. Ja? No, Inkwizycja jest fajna, zawsze była fajna. Za głowę, Jedi. Też mi wdzięczność. Słuchaj, rozumiem. Tak długo walczyłeś sam o przetrwanie, że już nikomu nie umiesz zaufać. I dzięki temu wciąż żyjesz. Ale tu chodzi o coś więcej niż tylko przetrwanie. Ale ma wytrzesz. Patrzcie, jaki ma wytrzesz. Nie da się odbudować zakonu Jedi. Wy dwoje? Ktoś jeszcze? Co, my ci nie wystarczymy? No nie. Rada Jedi? Nie żyją. Musisz odnaleźć zieloną żabę. Kapitanie, kurs na Bogano. Tak jest. To jest kanoniczne, ja nie? Teraz spróbuj odpocząć. Nic ci nie grozi. Na razie. Jestem niemal święcie przekonany, że on na sam koniec gry umrze. Muszą wytłumaczyć to, że nie było w późniejszych odsłonach. Zacznij w końcu żyć! Kal, uważaj! Mamrotałeś coś przez sen. Dziwak. Instrument. Albo nie grać. Napisałam ją lata temu. Dotykasz rzeczy i widzisz związane z nią zdarzenia. Czujesz ich historię. To echo mocy wyczuwalne w przedmiocie. Niewielu Jedi to potrafi. To ścieżka uważana przez wielu za nienaturalną. Byłam kiedyś Jedi, ale to przeszłość. A co, już nie jesteś? Czy ja cię znam? Nie. Znałam twojego mistrza. Jarro Tupola. Był prawdziwym strażnikiem Republiki. Był bohaterem. Słuchaj. Coś się ze mną stało w trakcie czystki. Przeżyłem, ale... moja więź z mocą jest uszkodzona. Gdy medytuję i przestaję uważać, tracę kontrolę. Jakbym wracał do tej chwili, gdy... Ale PTSD. I nie jesteś sam. Już nie. Zbliżamy się do celu. Tak, tylko co Gatsarek, ja też Amanda Waller w Batman od Telltale. Bogano, bgnano. Okej, okay, to już wygląda brzydko. Oto i Bogano. Pewien Jedi odkrył je przed czystką.
Nie ma go na żadnej mapie. Industrialne tereny wyglądały bardzo ładnie. To wygląda... Jak jest plan? Tak, 2005 rok. Dość ukrywania się, Karl. I w GW2 gra w linie... O! Wierzę, że to sanktuarium kryje klucz do odbudowy zakonu Jedi. Spoko. Ale tylko ktoś silny mocą może podołać tej próbie. Nigdy o niej nie słyszałem. Jestem ci potrzebny, bo nie jesteś już Jedi. Wiem, że mi nie ufasz. I sama nie wiem, czy ufać tobie. Jednak mamy wspólnego wroga. I wspólną sprawę. Szczegóły planu zdradzę, gdy dotrzesz do sanktuarium. Ale tymczasem powinieneś kogoś poznać. Niech moc będzie z tobą. Bogano. Najwidoczniej szukam Jedi. Ale skoro jeden tu jest, czego Sir chce ode mnie? Jakie dziwne maluchy. Ty, mogę Bianka zmieniać. O. Dobra, dostałem ten punkt umiejętności i co z nim? Bezpieczne miejsce do medytacji. Muszę oczyścić umysł. Okej. Woli. Hej, BD-1. Jestem Karl. Tak, w porządku, tylko szukam kogoś. Nie, nie ciebie. Szukam Jedi, zdaje się. Chwila, ty znasz Jedi? Powiesz mi? Stój, czekaj! Zhakowałeś to? Dzięki. No tak. To właśnie sanktuarium. Pewnie tam czeka na mnie ta osoba. Minimapę. Mam swojego małego robocika. Jaszczurki! O. Coś tutaj wyczuwam. Jaszczurki są złe? Tak, są złe. Biedne jaszczurki.
Wow. Polował na jaja bagniaków i dostał za swoje. Tędy nie przejdę. Pewnie dlatego mnie ostrzegał. Dobra, może kiedyś cię posłucham. Mogę to ściąć? Mogę to ściąć. Co ty na to? Muszę jakoś pokonać tę przepaść. Linka? Skąd wiedziałeś? Chwila, zgadłeś? Czy tam leciał w ubiegły w ogóle Eevee? Zamknięty na dobre. No wiem, ale coś tam jest i chcę to sprawdzić. Wiecie, eksploracja te sprawy. Wygląda jakby cuchnął gorzej niż gryz. Demet! Po co ja tu w ogóle przyszedłem? Mhm. Dobra, biegniemy za Eevee. A czy ja będę mógł wrócić tutaj do wcześniejszych miejsc, czy nie mogę wrócić do wcześniejszych miejsc? To jest ważne pytanie. Co to za miejsce? Tutaj Noti et Amigo. Jedi korzystał z tego miejsca, by badać sferę. Wciąż czuć tu te emocje. To będę mógł tu wrócić później, czy nie będę mógł tu wrócić później? Aha, czyli mogę, okej. No w takim razie biegnie za Eevee. Uważaj!
To niebezpieczne. Zupełnie jak na złomowisku. Czekaj, Vivian, idę. Robimy Zeldę. Nie, nie ma nic ukrytego tutaj. Żadnych monetek, niczego. Super. To pomieszczenie służyło za magazyn. Na pożywienie i zapasy. Jesteś cały? No nie, nóżkę sobie zepsuł. Mogę ci z tym pomóc. Pozwolisz mi? O! Dobra. Cóż, łącze jest popsute, ale to pozwoli ci się poruszać. Jak nowe. Sanctua. Też się tam wybierałem. No dobrze, ale... najpierw musimy się stąd jakoś wydostać. Czy on rozumie dźwięk droidów? Twój język droidów? O, mogę im jeszcze personalizować. Kolor... zdecydowanie chcę czerwony. A, powiedz pomarańczowy. Dlaczego ja mam jakąś zawartość dodatkową? Piękny. Prawie czerwony. Ty, ale w sumie bym chciał mieć fioletowy. Billy, raczej się tu nie zmieszczę. Ja z drugiej strony... znajdę jakieś przejście. Jedynym Jedi godnym... godnym fioletowego miecza był Samuel L. Jackson. Niespodzianka. Już lepiej. Dzięki, mały. Dobra, drugie podejście. Dobra. No, rozkość się. I to jest fajny droid. A ty skąd się wziąłeś? Nie pamiętasz? No proszę, zapominalski droid. Masz rację. Hej, skrzynia. Jedi się nie obrazi, jeśli coś weźmiemy. Dokąd się wybierasz? O, coś tam było. Okej.
Musimy tam dotrzeć. Czuję to. Ma swojego demo Helta Zenanta. Zrobiłeś obszerną mapę. Nie dostanę się tam. Znajdźmy inną drogę. Pią. Co tam jest? To coś, co może się nam przydać?